Cześć, witam Was w kolejnym materiale z Way of the Hunter. W dzisiejszym odcinku będziemy wypychać zwierzęta, które upolowałem do tej pory na naszym ranczu Gawra. Jest to jeden z największych domów myśliwskich na naszej mapie, bo jak wiecie lub nie wiecie, mamy też, ogólnie ta mapa ma 5 właścicieli obszarów do polowania na Dolina Nespers Valley. Tak się nazywa cała ta mapa. Tutaj mamy pierwszą chatę Ruiza. Tutaj mamy kolejną chata I. Tutaj mamy chata Lwoka. No i oczywiście chata Dustina. A nasze rancho znajduje się dokładnie tutaj w centralnej części mapy. Rancho Gawra. Nie przedłużajmy, więc lecimy. Zaczynamy od tej strony. Edytuj stojak na wypchane zwierzę. Czyli to jest stojak, a tutaj jak się to nazywa? Tak samo stojak, dobra, będę wiedział. Czyli to są stojaki. Tutaj już sobie przygotowałem. No i poleci bażan. Bażan oczywiście poleci na... A jak żeby inaczej, na 5 gwiazdek. Możemy też zmienić wystawę. I na przykład dać bażan w takiej pozycji. Kaczka tu może być. Albo gorzałka mała. Ale ja właśnie chcę bażant w locie, bo wygląda naprawdę zjawiskowo. Wybierz trofeum, to chcę wybrać. I wybierzemy sobie bażanta na 5 gwiazdek. I wypchanie zwierzęcia to jest $230. Wypychamy. I tak się właśnie prezentuje nasz pierwszy zwierz. Ekstra. Tu mamy kolejny stojak. I możemy sobie wybrać bursuczka. Mam też na 5 gwiazdek, ale możemy też zmienić znowu wystawę i mieć coś takiego. Lis rudy, dwa lisy, wilk, oczywiście wilka nie mam. Niedźwiedź może być w tym momencie wyeksponowany jest u góry. Dwa bursuki albo wilk, ale ja już sobie wybrałem dwa lisy. O, to mi się podoba. Lis rudy sięgający lecącego bażanta. Zmień wystawę. Teraz tak, lisa, weźmiemy sobie oczywiście, o, mam 4 gwiazdki, no to od razu wlatuje najlepszy, jaki może być. Wypychamy go za 350. No i teraz bierzemy drugie miejsce, bierzemy bażanta. Jakiego? W sumie wszystkie są te same. Dajmy może teraz na 4 gwiazdki, albo na 3. O, niech będzie, bo tego na 5 gwiazdek zobaczymy, gdzie indziej może wyeksponuje. Ale to ładnie wygląda. Dobrze, teraz kolejne miejsce, co możemy sobie tu wyeksponować. Konkretnie stojak na konkretne zwierzę. Tutaj mamy co? Mulaka. Takie coś. Ale zobaczmy jeszcze u góry, co mamy. Mamy muflona, a tu? Co możemy mieć? O proszę, takie możemy mieć wystawy. Tu może być wilk. Lisy. O kurde, aż tyle lisów. Ile miejsc? 3 lisy plus zając. Wow. Tutaj mamy, tutaj mamy. Zobaczmy, co możemy wypchać tu. O proszę, może być łoś wyeksponowany. Ciekawe. Dwa mulaki. Dwa jelenie. O, jelenie też się ładnie prezentują. Kozły. No, sporo tych rzeczy. A tutaj... Aż 3 miejsca mogą być. A jakie jeszcze inne wystawy? 3 mulaki w ten sposób. Tutaj mogą być 3 mulaki białogonowe, 3 jelenie, 2 łosie. O, niedźwiedź oraz lis. Borsuk, 2 niedźwiedzie, wow. Stado wilków. Dwa łosie,
Ile ich jest? A ja sobie chyba wezmę te trzy mulaczki, zobaczymy. Mam tu jakieś fajne? No mam na cztery gwiazdki, mógłbym to aż 1300 za wypchanie. To ładnie się wypstrykam z kasy. Zobaczmy. Dobrze, no to tego na cztery gwiazdki wypchamy tutaj. Teraz weźmy sobie drugiego. Drugi byłby może. Tak, niech stoi tak jak stoi. Tak samo 1300. Tym razem na 3 gwiazdki. No i jednego nam brakuje, tak? Ale już nie mogę, bo nie upolowałem żadnego. No i ładnie to wygląda. Okej, co my tu jeszcze mamy? Tutaj sprawdźmy. Tu możemy sobie dać, jest mulak do góry, zobaczmy. Dajmy tutaj mulaka tego na cztery gwiazdki. Wypchamy go sobie tutaj. O! O, ładnie to wygląda. Tu już sobie też dołożyłem, patrzcie. Mamy ogorzałkę małą, na aż cztery gwiazdki udało mi się upolować. Tak samo bażan był na cztery. Tutaj co możemy sobie dać? Zobaczmy. Jest tak samo lis. Zmienimy wystawę. Aha, taka mogłaby być. O, może zrobimy sobie taką wystawę. Lisa na trzy gwiazdki damy. I damy też borsuka na. Dajmy na 4. O proszę. Całkiem to wygląda, prawda? Zobaczmy, co jeszcze nam zostało. Jakiś mulaczek jest? Mamy też kozła śnieżnego, zobaczmy. Jaka ocena? O, na 4 gwiazdki. Jak na cztery gwiazdki, to ja bym sobie go umieścił, tego kozła, a tu u góry mogę? Zobaczmy. O, tu mogą być też takie. Zobaczmy, czy mogą być tutaj. A, nie mogą być. Pięknie jeleń się prezentował. A tutaj? To u góry mnie interesuje, tylko jak tu zahaczyć. No, wychwyci mi. O, mamy. Zobaczmy, jakie mamy tutaj wystawy. Mamy trzy kozły. Wilki. No to nie, ja sobie wezmę trzy kozły śnieżne. I teraz tak. Który tutaj kozioł? Taki? Taki czy taki? No mam. Taki czy taki? Ten mi się podoba. Niech będzie tutaj. Aż 1900. To było. Aha, to było drugie miejsce, tak? Tutaj mamy takiego na trzy gwiazdki. U pierwszego miejsca nie mamy, tak? Zmienimy. Ten jest wypchany, a ten jest wypchany, tak. Trzy gwiazdki. Dobra, dajmy te trzy gwiazdki. Albo poczekamy na grubsze zwierza? Co? Tak, poczekajmy. O, ten tutaj będzie. To jeszcze muszę tutaj dwa kozły upolować na 5 gwiazdek. Tutaj sewalne chyba jelenia, albo jakiegoś łosia, zobaczymy. A jeszcze nam jeden kozioł został, nie? Do tego kozła może sobie umieścimy. Może sobie umieścimy w chacie, zobaczmy. O, może pójdźmy tutaj. Bo na tym terytorium chyba nie ma kozłów, tak? No nie ma. Akurat nie ma, ale wypchamy sobie tutaj. Tu już mam jednego wypchanego mulaczka. Tak, na dwie gwiazdki akurat. On też został zaliczony. Właśnie ile mam tych? Aż 20, widzicie, było 11.
20 do tej pory. Sprawdźmy, co się stanie, jak umieszczę kolejnego. Może nad kominkiem? Ile tu ma jest w ogóle miejsc? Tutaj jest w sypialni, nikt nie będzie widział. Tu u góry jeszcze jest. Nad kominkiem dajmy może tego kozła. Zobaczymy, czy mogę dać. Jak najbardziej. O, może niech patrzy w ten sposób. No i będzie, zobaczmy. 215. Jest? Jest. I sprawdźmy teraz tutaj w postaci, czy nam zaliczyło. Tak jest. W ogóle ile pieniędzy wydałem? No miałem 40 chyba 2000, no to wydałem około 6000 na te wszystkie zwierzęta. Ale myślę, że warto było. Myślę, że warto było, bo to fajnie się prezentuje. Patrzcie, przez okno już widać naszego kozła. Dobra, wchodzimy i zobaczmy. Jeszcze sporo przed nami. No, pięknie. Mega fajnie to wygląda. Trzeba jeszcze dozbierać. Tu są mulaki białogonowe. No, będzie piękna kolekcja. A tu mam kaczkę. Właśnie jak ona się prezentuje? Kaczkę mi się udało polować na trzy gwiazdki, no. Też fajna poza, a tutaj? Ogorzałkę mógłbym wypchać. Całkiem przyzwoicie, całkiem przyzwoicie. Nie zostaje mi nic innego jak polować dalej na takie rzadkie, fajne zwierzęta 4-5 gwiazdek i powiększać moją kolekcję. No świetnie wygląda ten kozioł na tej wystawie tutaj. Dobra, będziemy kończyć. Jeżeli materiał się podobał, zostawcie subskrypcję, łapkę pod tym filmikiem. Do usłyszenia w następnych materiałach z Way of the Hunter. Cześć!